tak naprawdę ludzie kultury nie mają okazji spotkań, takich wzajemnej rozmowy, dyskusji i w ogóle takiego serdecznego spotkania. Jak analizuję te organizowane spotkania noworoczne, to tak naprawdę, owszem, zaprasza się placówki kultury, ale już artystów, twórców, którzy pracują w swoich pracowniach samodzielnie. Także chciałabym, jak gdyby wtedy chciałam i dziś nadal uważam, że to jest aktualne, aby tych twórców docenić, aby pokazać, że oto jesteśmy regionem, gdzie kultura naprawdę jest mocna, mamy fantastycznych twórców, kolonie artystyczne, wiele się dzieje. Są również problemy, ale wszystko to właśnie dzisiaj się zdarzy. Jest to spotkanie takie, bym powiedziała, doroczne, bo już trudno mówić, że to jest noworoczne, ale też ważne, bo widzę po środowiskach, że zależy im na tych spotkaniach, chcą się spotykać, chcą rozmawiać, a zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy po Kongresie Kultury Polskiej, a ponadto my w naszym regionie mamy fantastyczne osiągnięcia w ubiegłym roku. Za chwilę zobaczymy fragment sztuki Kontrabasista, który zdobył największą nagrodę, jaka jest w monodramach na świecie, właśnie w 2016 roku. Także uznałam, że to jest potrzebne i widzę, że ludzie przychodzą, więc jakby potwierdzają, że to jest potrzebne. My jeszcze nie mamy takiej nagrody, musimy ją wymyśleć, ale raczej to będzie takie docenienie poprzez jak gdyby stwierdzenie czy powiedzenie o tym, co było ważne, co było potrzebne, jakie były ważne wydarzenia artystyczne w kraju, naszego regionu. Kto się swoją twórczością przebił tak poza granicę nie tylko regionu, ale i kraju. U nas się wiele dzieje, ale myślę, że stać nas na więcej. Mamy fantastyczne zespoły, mamy bardzo dobrych ludzi, którzy się na tym znają. No na ogół to brak finansów jest tą przyczyną, gdzie nie możemy pokazać, na co nas stać tak do końca. Dlatego dzisiaj zaprosiłam również ludzi, którzy wspierają kulturę, którzy tak naprawdę, ludzi biznesu, którzy zajmują się czym innym, ale mają serce dla kultury, dostrzegają potrzebę pomocy i też chciałabym im dzisiaj podziękować za to. Prestiżowe wydarzenia odbyły się w Muzeum Karkonoskim, bo i szkło barokowe, i wystawa rysunku, i ze Lwowa, i kolekcje cennych obrazów, ale też znakomicie zapisał się festiwal Zoom Zbliżenia, który zresztą jest to, każdego roku się powtarza, ale był bardzo dobry. Przedstawiał znakomite filmy, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Myślę, że warto mówić o festiwalu Jazz Festival, bo jest to jeden z trzech najlepszych festiwali jazzowych w Polsce. I też widać, jak ta impreza się rozwija. Jeżeli chodzi o podsumowanie ubiegłego roku, bo taki cel, rozumiem, jest dzisiejszego spotkania, to rzeczywiście wiele cennych, ważnych wydarzeń. Państwo jakby zauważacie, szczególnie wystawy, czyli to, co przygotowujemy dla gości muzeum i jeżeli chodzi o wystawy, to rzeczywiście również dobry rok i sztuka europejska, między innymi rysunki wypożyczone z Galerii Narodowej we Lwowie. No, niecodziennie w Jeleniej Górze gości Michał Anioł, a w zeszłym roku zdarzyło mu się do nas zawitać, ale także wybitne malarstwo europejskie. Dla mnie jednak najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku to była to wystawa Śląskie Szkło Barokowe, co jest dla mnie podsumowaniem wysiłku, ciężkiej pracy, kolekcjonowania, wiedzy wielu pokoleń polskich i nie tylko polskich, bo także niemieckich muzealników. Mianowicie szkło do zbiorów Muzeum Karkonoskiego, bo taka także też była przedwojenna nazwa Muzeum Riesengebirgsverein, zaczął zbierać, już kolekcjonować pierwszy dyrektor tego muzeum, Hugo Seidel. Następcy jego i szefowie firmy, a przede wszystkim pracownicy, tą pasję, tą kolekcję rozwijali. Szczególne zasługi miał Mieczysław Buczyński, a ubiegły rok to podsumowanie jakby tej wielkiej pracy i wysiłku właśnie w postaci tej wystawy Śląskie Szkło Barokowe.
ubiegły rok to także dobry rok, jeżeli chodzi o zakupy do muzeum, powiększanie zbiorów kolekcji, także właśnie o śląskie szkło barokowe. To tak mniej więcej. Jeżeli chodzi o ten rok, bo to dopiero początek, to na pewno wiele atrakcji czeka, wiele nowych miejsc. Już w tej chwili zapraszamy na bardzo piękną wystawę szkła, właściwie dwie wystawy, to jest Marty Gibietę, artystki z Łotwy, z Rygi, która prezentuje swoje takie bardzo benedyktyńskie prace ze szkła, właśnie drobne elementy łączone za pomocą metalu, drutu. Proszę przyjść, zobaczyć, ile pracy i pomysłu wymaga właśnie ta wystawa, a druga, taka bardzo barwna i kolorowa, bardzo dobitna, mocno przemawiająca do zwiedzających, do gości, wystawa dr Jekyll Mr. Hyde. Wystawa, która pokazuje pracę kilkunastu artystów z 14 krajów Europy, gdzie są zaprezentowane nie tylko bardzo różnorodna tematyka, ta podwójna osobowość ludzka z jednej strony, ale też bardzo taka szeroka, różnorodna wypowiedź w szkle. Szkło to jeden z najtrudniejszych materiałów, którego używają artyści. Ta wystawa jest i bardzo kolorowa, i bardzo różnorodna, i bardzo mocna w wypowiedzi. Też nie chciałabym tego opowiadać. Myślę, że warto przyjść i zobaczyć, jak to wygląda. To jeżeli chodzi o wystawę współczesną, oczywiście plany przed nami będą jeszcze i wystawy, na których będziemy prezentować i szkło, i malarstwo, i grafikę w tym roku. Kolejna edycja, zostanie ogłoszony kolejny konkurs imienia Józefa Gielniaka i tutaj też nie tylko uczczenie pamięci wielkiego artysty, który tutaj po wojnie działał, jednego z najwybitniejszych polskich grafików znanych w świecie, właśnie Józefa Gielniaka, i żeby upamiętnić tą postać i żeby promować Dolny Śląsk i Karkonosze. W tej chwili co 3 lata organizowany jest międzynarodowy konkurs poświęcony Józefowi Gielniakowi, gdzie artyści z całego świata przysyłają swoje prace, wszystkie wykonane w technice druku wypukłego. A więc ogłaszamy ten konkurs. Jedną z ważniejszych chyba wystaw i też ważną bardzo dla jeleniogórzan, myślę, jest wystawa poświęcona secesji jeleniogórskiej, i tutaj właśnie nasi koledzy zaprezentują nie tylko szkło, ale również inne dziedziny rzemiosła, architekturę, wszystko co związane z secesją Jeleniej Góry i wokół Jeleniej Góry. To też myślę jedna z ważniejszych wystaw, która rozpocznie się 1 września, na którą już Państwa serdecznie zapraszam.